Tak, tylko połóż rękę na podłodze. Cel numer jeden. O tak, i tam sobie odbierzesz. Rozluźnisz palce. Pięknie. Gdybyś. Nie miał tej pory. A miał poziomo. Nie nogą, tylko ręką. Nie rakietą, tylko ręką. To szybciej idzie. To poziomo kładziesz, tak? Rakietę. Kciuk na skosie. Połóż dłoń na podłodze. To jest podstawa. Poziomo połóż rakietę. Kaśka, połóż rękę z rakietą na podłodze. O tak. Gdybyś miał poziomo oś rakiety, Janek, masz za wysoko uchwyt. Połóż, dotknij dłońmi podłogi. O tak. I wtedy wpada ci bliżej. Połóż, dotknij zawsze palcami podłogi. Tą lotkę, która jest blisko ciebie, weź usuń. Ona ci przeszkadza w ćwiczeniu. Nie. Ustaw się. Jak stoi. Mając to dopiero wtedy wtedy masz możliwość. O tak. Na podłogę dłoń. Tak, wtedy będziesz miał poziomo rakietę. O tak, to jest to. A reszta to jest tylko kwestia szybkości. Reszta to jest tylko szybkość ruchu. Kaśka, tam nie ma prawa być ani jednej lotce po stronie ćwiczącego. Do podłogi. Ręka na podłodze. I wtedy to wszystko wyjdzie. Będzie dużo łatwiej. No, blisko. Połóż palce ręki na podłodze. Wtedy masz poziomo oś rakiety i wtedy tą lotkę wyciągniesz właśnie nad siatkę. A gdybyś jeszcze miał bardziej poziomo, nie byłoby na aucie. Kaśka, to samo. Nie ma być ani jednej lotki, która ma tobie przeszkadzać. Twój partner ma to wszystko sprzątnąć. Ty masz mieć wygodę. Patryk, musisz wejść do podłogi. Ręką do podłogi. Thank you.
zależy od niej, czy wniosek, to zależy, jak tobie to ta technika wygląda.